Zarząd Jeleniogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem od 25 lat organizuje bal karnawałowy. Oprócz corocznych wyborów króla i królowej balu niepełnosprawnych sportowców roku, tym razem zorganizowano także loterię fantową. Mamy numerek i po prostu król i królowa balu będą wyciągać losy, tu są przygotowane nagrody i z te nagrody, no w sumie jest 25 nagród, bo co piąty los wygrywa. Jak się okazało, na sali obecny był król pierwszego balu. Ja i pani Mirosława Cichocka, ja byłem królem balu, pani Cichocka była królową balu. To pamiętam, aż mi się nie chce wierzyć, że to jest 25 bal. Coroczny bal karnawałowy organizowany przez Zarząd Jeleniogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem to przede wszystkim okazja do integracji. Przede wszystkim bycie między sobą, bo jak wiemy, jest to bal integracyjny. I zarówno z jednej strony są osoby niepełnosprawne, z drugiej strony są osoby w pełni prawne i po prostu nawzajem się uczymy. A jak kiedyś klasyk powiedział, że we wspólnym obcowaniu zanikają wszelkie ograniczenia i to owocuje tym, że z jednej strony my czujemy się swobodnie, czujemy się potrzebni, natomiast z drugiej strony wiedzą, jak w cudzysłowie, że tak powiem, jak nas obsługiwać. Bo każda niepełnosprawność to inne ograniczenia, z którymi trzeba się zmierzyć. Jednak nie sposób nie zauważyć, że niepełnosprawni mimo przeszkód to osoby bardzo aktywne. My się zajmowaliśmy sportem takim trochę wyczynowym osób niepełnosprawnych. Z naszego klubu wyszła Lucynka Kornobys, nasza wspaniała paraolimpijka. Ja też uprawiałem kiedyś sport wyczynowo i teraz właśnie przerzuciliśmy się na kibicowanie, bo przyszedł wiek odpowiedni. Niestety do sportu troszkę już mniej sił jest, ale do kibicowania mamy dużo sił. Jesteśmy. Na co dzień uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej spotykają się w Kowarach, w placówce, ale nie tylko, dlatego że proponujemy bardzo dużo dodatkowych zajęć. Dbamy o zajęcia związane z aktywizacją zawodową, ale również prezentujemy dorobek artystyczny, jeżeli tak można powiedzieć, dorobek plastyczny, ponieważ u każdego uczestnika stwierdzamy jakieś predyspozycje. Na ile to jest możliwe, staramy się, żeby te predyspozycje przerodziły się w pasje i w działania. Prezes oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze zdradził nam, że planowane jest otwarcie zakładu aktywności zawodowej.